Howard Phillips Lovecraft oraz Zilia Bishop Opowiadanie pod tytułem Klątwa Iga W roku 1925 udałem się do Oklahomy w poszukiwaniu wiedzy o wężach, a opuściłem ją pełen lęku przed tymi gadami, którego starczy mi na resztę życia. Przyznaję, że to nie mądre, istnieje bowiem naturalne wytłumaczenie wszystkiego, co zobaczyłem i usłyszałem, ale strach ten i tak panuje nade mną. Gdyby rzecz sprowadzała się tylko do jednej starej historii, nie przeżyłbym aż takiego wstrząsu. Moja praca w charakterze etnologa badającego kulturę Indian amerykańskich uodporniła mnie na wszelkie rodzaje przesadzonych legend i wiem, że jeśli chodzi o fantastyczne wymysły czerwonoskórych w ich własnej grze potrafią pokonać prości biali ludzie. Nie mogę jednak zapomnieć tego, co ujrzałem na własne oczy w szpitalu dla umysłowo chorych w Guthrie. Zawitałem w owym szpitalu, ponieważ kilkoro z najstarszych osadników mówiło mi, że znajdę tam coś ważnego. Ani Indianie, ani Biali nie chcieli rozmawiać o legendach dotyczących wężowego boga, których szukałem. Nowo przybyli, z czasu boomu naftowego, oczywiście nic nie wiedzieli o takich sprawach, a czerwonoskórzy i starzy pionierzy byli najwyraźniej przerażeni, kiedy o nich wspominałem. Nie więcej niż sześć czy siedem osób napomknęło o szpitalu, a ci, którzy to zrobili, baczyli by mówić szeptem. Szepcząc, wyjawili jednak, że doktor MacNeil może pokazać mi jakiś przeokropny relikt i opowiedzieć wszystko, czego chciałem się dowiedzieć. On mógłby wyjaśnić dlaczego ich. Półludzki ojciec węży, jest czymś, czego się w środkowej Oklahomie unika i lęka i dlaczego starzy osadnicy drżą przy tajemnych indiańskich orgiach, które zochydzają jesienne dni i noce, nieprzerwanym biciem tamtamów w odludnych miejscach. Do Gutryi trafiłem niczym ogar idący za tropem. Strawiłem bowiem wiele lat na zbieraniu danych dotyczących ewoluowania kultu węży pośród Indian. Zawsze czułem, na podstawie wyraźnych podtekstów widocznych w podaniach i źródłach archeologicznych, że wielki Quetzalcoatl, dobrotliwy bóg wąż Meksykanów, posiada swój starszy i mroczniejszy prototyp a podczas ostatnich miesięcy, nieledwie tego dowiodłem serią badań sięgających od Gwatemali do równin Oklahomy. Wszystko jednak pozostawało dręcząco niekompletne, gdyż powyżej granicy kult węża otoczony był szpalerem strachu i tajemnicy. Teraz wyglądało na to, że oto miałem natrafić na nowe i bogate źródła danych, Szukałem więc dyrektora szpitala z zapałem, którego nie próbowałem skrywać. Dr. MacNeil był drobnym, gładko ogolonym mężczyzną, nieco zaawansowanym w latach, a po jego mowie i sposobie bycia od razu poznałem, że jest on uczonym o niepośrednich osiągnięciach w wielu dziedzinach poza swoją profesją. Poważny i pełen wątpliwości, gdy z początku wyjawiłem mu swój cel przybrał zamyślony wyraz twarzy, uważnie przeglądając moje referencje i list polecający, który był uprzejmy mi napisać pewien dawny agent do spraw kontaktów z plemionami indyjskimi. A więc zbada pan legendy o Igu, tak? zauważył moralizatorskim tonem. Wiem, że wielu z naszych rodzimych etnologów próbuje powiązać go z Quetzalcoatlem, Lecz nie wydaje mi się, by któremuś udało się znaleźć ogniwa pośrednie. Wykonał pan znakomitą pracę, jak na człowieka tak młodego, na jakiego pan wygląda, i z pewnością zasługuje pan na pozyskanie wszelkich danych, jakie możemy udostępnić. Nie przypuszczam, by major Mur czy kto inny wspominał panu, co takiego tutaj mam. Nie lubią o tym mówić, ja zresztą też nie. Jest to coś bardzo tragicznego i bardzo strasznego, ale nic poza tym. Odrzucam doszukiwanie się w tym jakichkolwiek elementów nadprzerodzonych. Wiąże się z owym obiektem pewna historia, którą opowiem panu, gdy już pan go ujrzy. Diabelnie smutna historia, ale nie nazwę jej magiczną. Ukazuje ona jedynie, jak silny wpływ na niektórych ludzi ma wiara. Przyznaję, zdarza się, że odczuwam dreszcz bardziej niż fizycznej natury, lecz w świetle dnia przypisuję to wszystko nerwom. Nie jestem już niestety młodzieniaszkiem. Przechodząc do rzeczy, to, co tu mam, można by nazwać ofiarą klątwy iga, fizycznie żyjącą ofiarą. Nie pozwalamy wszystkim pielęgniarzom jej doglądać, choć w większości wiedzą o jej obecności. Tylko dwóm starym, zawsze tym samym jego mościom, pozwalam karmić to coś i sprzątać jego pomieszczenie. Było ich trzech, ale staremu, dobremu Stevensowi zmarło się kilka lat temu. Zapewne będę musiał niedługo przyuczyć nową grupę. To coś bowiem nie bardzo zdaje się starzeć ani zmieniać, a my... Stare chłopaki, nie jesteśmy wieczni. Być może etyka niedalekiej przyszłości pozwoli nam skrócić jego męki, lecz trudno o tym wyrokować. Czy idąc pod jazdem, zauważył pan to pojedyncze okno z matową szybą w suterenie wschodniego skrzydła? Właśnie tam się to znajduje. Sam tam teraz pana zabiorę. Nie musi pan niczego komentować. Niech pan po prostu popatrzy przez rozsuwany otwór w drzwiach i dziękuję Bogu, że światło nie jest mocniejsze. Potem opowiem panu tę historię, czy raczej tyle z niej, ile udało mi się razem poskładać. Bardzo cicho zeszliśmy na dół i nie rozmawialiśmy, krocząc korytarzami pozornie opuszczonej sutereny. Doktor MacNeil odemknął pomalowane na szaro stalowe drzwi. Ale były one jedynie grodzią prowadzącą do kolejnego odcinka korytarza. Nareszcie zatrzymał się przed drzwiami oznaczonymi B116, otworzył mały otwór obserwacyjny, z którego mógł skorzystać jedynie stojąc na palcach, i kilka razy uderzył mocno w malowany metal, jak gdyby chciał zwrócić uwagę lokatora, kimkolwiek mógł on być. Gdy doktor odemknął klapkę w drzwiach, z zewnątrz wydobył się mdlący fetor i zdało mi się, że walenie w drzwi wywołało coś w rodzaju cichej, syczącej odpowiedzi. W końcu dyrektor dał mi znak, bym zajął jego miejsce przy otworze obserwacyjnym, co uczyniłem z nieuzasadnionym i wzmagającym się drżeniem. Okratowane okno o matowej szybie, na zewnątrz blisko ziemi – Wpuszczało jedynie słabą i niepewną poświatę. Musiałem więc zaglądać do tej cuchnącej nory przez kilka sekund, nim dojrzałem, co pełzało i kręciło się na wysłanej słomą podłodze, od czasu do czasu wydając z siebie słaby, bezmyślny ryk. Następnie pogrążone w cieniu zarysy poczęły nabierać kształtu, i zauważyłem pewne podobieństwo wijącej się istoty do ciała ludzkiego leżącego płasko na brzuchu. Uchwyciłem się klamki drzwi, próbując nie zemdleć. Poruszający się obiekt był niemal wielkości człowieka i kompletnie pozbawiony ubrania. Zupełnie nie miał owłosienia, a jego grzbiet o brunatnym wyglądzie zdawał się subtelnie łuskowaty w tym przyćmionym, w upiornym świetle. W okolicy ramion był raczej nakrapiany i brązowawy, a głowę miał bardzo osobliwie płaską. Gdy podniósł wzrok, by na mnie syknąć, zobaczyłem, że małe, paciorkowate czarne oczy są diabelnie antropoidalne, lecz nie mogłem się zmusić, by badać je dłużej. Ich spojrzenie wbijało się we mnie ze straszliwym uporem, także dysząc, zamknąłem klapkę i pozostawiłem stworzenie, by niewidziane wiło się w swej zmierzwionej słomie i upiornym półmroku. Musiałem się trochę zachwiać, zauważyłem bowiem, że doktor trzyma mnie łagodnie za ramię, odprowadzając mnie stamtąd. Raz po raz powtarzałem, jąkając się, ale na Boga, cóż to jest? Doktor MacNeil opowiedział mi tę historię w swym prywatnym gabinecie, podczas gdy ja półleżałem w głębokim fotelu. Złoto i szkarłat późnego popołudnia przeszły we fiolet wczesnego zmierzchu, a ja nadal tam tkwiłem, przejęty zgrozą i nieruchomy. Z niechęcią przyjmowałem każdy dzwonek telefonu i każdy furkot sygnalizatora, i mógłbym przekląć pielęgniarzy i starzystów, których pukanie od czasu do czasu wzywało doktora na krótko do zewnętrznego biura. Nadeszła noc, a ja cieszyłem się, że mój gospodarz włączył wszystkie światła. Choć byłem naukowcem, na poły zapomniałem o w swym zapale do badań, pośród takich zapierających dech dreszczy strachu, jakie mógłbym odczuwać jako mały chłopiec, gdy szeptane opowieści o czarownicach krążyły przy kominku. Wygląda na to, że ich, Bóg wąż plemion ze środkowych równin, prawdopodobnie pierwotne źródło umiejscowionego bardziej na południu Quetzalcoatl czy Kukulkana. To dziwny, na poły antropomorficzny diabeł o wysoce arbitralnej i kapryśnej naturze. Nie do końca był zły i zwykle bywał całkiem przychylnie usposobiony do tych, którzy okazywali odpowiedni szacunek jemu i jego dzieciom, wężom. Lecz jesienią stawał się niezwykle drapieżny i trzeba było go odpędzać za pomocą stosownych obrzędów. To dlatego tamtamy w kraju Pauni, Wichita i Kaddo bezustannie dudniły tydzień po tygodniu w sierpniu, wrześniu i październiku. I dlatego szamani dziwnie hałasowali grzechotkami i gwizdali osobliwie, podobnymi do tych należących do Azteków i Majów. Główną cechą Iga było niesłabnące oddanie jego dzieciom. Oddanie tak wielkie, że czerwono czerwonoskórzy nieledwie bali się bronić przed jadowitymi grzechotnikami, od których roiło się w tych regionach. Potworne, przekazywane skrycie opowieści napomykały o jego zemście na śmiertelnikach, którzy z niego szydzili lub krzywdzili jego wijące się potomstwo, przy czym jego ulubiona metoda polegała na zamienieniu ofiary, po stosownych torturach, w cętkowanego węża. Za dawnych dni terytorium indiańskiego, mówił dalej doktor, Jiga nie otaczała aż tak wielka tajemnica. Plemiona wielkich równin, mniej ostrożne niż pustynni Nomadzi i Indianie Pueblo, dość swobodnie opowiadały o swych legendach i jesiennych obrzędach. Pierwszym agentom do spraw kontaktów z Indianami i pozwalały, by duża część tej wiedzy rozprzestrzeniła się w sąsiednich regionach Białego Osadnictwa. Wielki strach pojawił się w dniach gorączki ziemi z roku 1889, kiedy to rozeszły się plotki o pewnych niezwykłych incydentach, a plotki te znalazły oparcie w czymś, co zdawało się być szkaradnie namacalnymi dowodami. Indianie stwierdzili, że nowi biali nie wiedzą, jak postępować z igiem, po czym osadnicy poczęli brać tę teorię za dobrą monetę. Teraz już żadnego starego mieszkańca środkowej Oklahomy, białego czy czerwonego, nie dałoby się skłonić do puszczenia pary z gęby na temat boga węża, jeśli nie liczyć wymijających aluzji. A przecież, dodał doktor z niemal zbędną emfazą, jedyna prawdziwie potwierdzona makabra stanowiła raczej przypadek godnej pożałowania tragedii i szczarów. Wszystko w nim było bardzo materialne i okrutne. Nawet ta ostatnia faza, która wywoływała tyle sporów. Doktor McNeil przerwał i odchrząknął nim przeszedł do swojej osobliwej historii, a ja poczułem mrowienie jak wtedy, gdy w teatrze podnosi się kurtyna. Rzecz zaczęła się, kiedy Walker Davis i jego żona Audrey wyruszyli z Arkansas by osiedlić się na nowo udostępnionych publicznych ziemiach wiosną 1889 roku, a koniec nastąpił w kraju Indian Wichita, na północ od rzeki Wichita, w obecnym hrabstwie Caddo. Jest tam teraz pewne małe miasteczko zwane Binger i przebiega przez nie kolej, ale poza tym miejsce to mniej się zmieniło niż inne części Oklahoma. Nadal królują tam farmy i rancza, całkiem produktywne w obecnych czasach, gdyż wielkie pola naftowe nie podchodzą zbyt blisko. Walker i Audrey przyjechali z hrabstwa Franklin w górach Ozark, furgonem krytym plandeką z dwoma mułami, stareńkim i bezużytecznym psem wabiącym się wilk oraz całym swoim dobytkiem. Byli typowymi ludźmi ze wzgórz, dość młodymi i może nieco ambitniejszymi od większości, i obiecywali sobie życie o wyższym dochodzie ze swej ciężkiej pracy niż to, które wiedli w Arkansas. Oboje stanowili chude, kościste okazy. Mężczyzna był wysoki, rudawy i szeroki, a kobieta niska i raczej ciemna, o prostych, czarnych włosach, sugerujących niewielką domieszkę indiańską. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo mało się wyróżniali, i gdyby nie jedna cecha ich historia mogłaby nie odbiegać od historii tysięcy innych pionierów, którzy w owym czasie napływali tłumnie do nowego kraju. Cecha ta to niemal epileptyczny strach Walkera przed wężami, które jednak zrzucali na karp przyczyn prenatalnych, a inni przypisywali pewnej mrocznej przepowiedni jego końca jaką stara, indiańska skło próbowała go wystraszyć, kiedy był mały. Bez względu na przyczynę, skutek zaiste okazał się wyraźny, mimo powiem wielkiej odwagi ogólnej, na samą wzmiankę o wężu, łoker słabu i bladł, a już widok choćby malutkiego okazu, powodował u niego wstrząs, czasem graniczący z atakiem konwulsji. Dewisowie wyruszyli we wczesnych miesiącach roku w nadziei znalezienia się na swej nowej ziemi na czas wiosennej orki. Podróżowali wolno. Drogi w Arkansas były bowiem marne, a na terytorium rozciągały się wielkie obszary falujących wzgórz i czerwonych, piaszczystych nieużytków, całkiem pozbawione traktów. Gdy teren stał się bardziej płaski, ta odmiana po ich rodzimych górach przygnębiła ich może bardziej niż zdawali sobie z tego sprawę. Stwierdzili jednak, że ludzie w agencjach indiańskich są bardzo grzeczni, a większość osiadłych Indian zdawała się przyjazna i uprzejma. Od czasu do czasu napotykali innego pioniera, z którym zwykle wymieniali szorstkie żarty i komentarze świadczące o przyjacielskiej rywalizacji. Ze względu na porę roku, niewiele węży dało się zauważyć, także Walker nie cierpiał z powodu swojej nieodłącznej słabości. Na wcześniejszych etapach podróży nie nękały go także żadne indiańskie legendy o wężach, gdyż przesiedlone plemiona z południowego wschodu nie podzielają fantastyczniejszych wierzeń swych zachodnich sąsiadów. Dziwnym zrządzeniem losu, pierwszą zmiankę o wierzeniach związanych z igiem, przekazał Davisom biały człowiek z Ocmulgee w kraju Indian Creek, w zmiankę, która osobliwie zafascynowała Walkera i skłoniła go do zadawania później bardzo wielu pytań. Niebawem fascynacja Walkera przerodziła się w ciężki przypadek przerażenia. Na każdym z nocnych obozowisk mężczyzna podejmował nader niezwykłe środki ostrożności, zawsze usuwając zastaną roślinność i unikając w miarę możliwości miejsc kamienistych. Każda kępka karłowatych drzew i każda szczelina w wielkich, przypominających płyty skałach, zdawała się mu teraz kryjówką wrogich węży, podczas gdy każda postać ludzka, nieprzynależąca wyraźnie do jakiejś osady czy grupy podróżujących emigrantów, jawiła mu się jako potencjalny bóg wąż, póki bliskość nie dowiodła, że jest inaczej. Szczęśliwie na tym etapie nie dochodziło do żadnych kłopotliwych spotkań, które jeszcze bardziej nadszarpnęłyby jego nerwy. W miarę zbliżania się do kraju Indian Kikapu, coraz trudniej przychodziło im unikać rozbijania obozów w pobliżu skał. W końcu stało się to niemożliwe, tak że Walker został zmuszony do uciekania się do dziecinnego wybiegu, monotonnego recytowania pewnych ludowych zaklęć przeciwko wężom, jakich nauczył się w dzieciństwie. Dwa czy trzy razy rzeczywiście przelotnie dostrzegł węża, a widoki te nie pomogły cierpiącemu w wysiłkach zachowania spokoju. 27 siódmego wieczora podróży okrutny wiadru, przymusił ich ze względu na muły do obozowania w jak najbardziej osłoniętym miejscu, a Odry przekonała męża do skorzystania z urwiska, które wznosiło się niezwykle wysoko nad wyschniętym korytem dawnego dopływu rzeki kanadyjskiej. Nie podobała mu się skalistość miejsca, lecz ten jeden raz nie upierał się przy swoim. Markotny poprowadził zwierzęta w stronę chroniącego zbocza, do którego ukształtowanie podłoża nie pozwoliłoby podjechać wozem. Odry, badając skały w pobliżu furgonu, zauważyła tymczasem, że słaby, stary pies dziwnie węszy. Chwyciwszy strzelbę, poszła za nim i zaraz podziękowała gwiazdom, że ubiegła Walkera. Odkryła bowiem w tym miejscu, zacisznie zagnieżdżonym w rozstępie między dwoma głazami, widok, który nie wyszedłby mu na dobre. Widoczna jedynie jako jedna plątanina, lecz być może składająca się z aż czterech czy pięciu osobnych jednostek, leżała leniwie wijąca się masa, która nie mogła być niczym innym niż pomiotem nowo wyklutych grzechotników. Pragnąc oszczędzić łokerowi nieznośnego wstrząsu, Odry nie zawahała się przed działaniem, tylko ujęła broń mocno za lufę i raz po raz waliła kolbom skręcające się cele. Jej własne poczucie obrzydzenia było silne, lecz nie równało się prawdziwemu strachowi. W końcu przekonała się, że dokonała dzieła i poczęła czyścić zaimprowizowaną pałkę w czerwonym piasku i suchej martwej trawie w pobliżu. Trzeba, pomyślała, zakryć gniazdo, nim Walker wróci po przywiązaniu mułów. Stary wilk, ledwie trzymająca się na nogach pozostałość pomieszanych przodkach, owczarkach i kojotach, zniknął i obawiała się, że poszedł po swego pana. W tej właśnie chwili zbliżające się kroki dowiodły, że obawa jej była uzasadniona. Jeszcze jedna sekunda i Walker wszystko zobaczył. Odri wykonała ruch, by go złapać, gdyby zemdlał, ale on tylko się zachwiał. Następnie mina czystego przerażenia na jego pozbawionej krwi twarzy powoli przeszła w coś przypominającego mieszaninę zgrozy i gniewu, a on począł łajać rząd drżącym głosem. Ola Boga, aut, czemu żeś to uczyniła? Nie słyszała żeś wszystkich tych rzeczy, które powiadają o tym wężowym czorcie Jigu? Trzeba było mi powiedzieć, to byśmy poszli dalej. To nie wiesz, że to diabelski bożek, co to się mści, jak mu się dziecko ukrzywdzi? Jak ci się zdaje, po co wszystkie Indiańce tańcują i biją w bębny na jesieni? Na tej ziemi jest klątwa, powiadam ci. Prawie każdy, z którym mówiliśmy, od kiedyśmy tu weszli, gadał to samo. Tutaj rządzi ich, a on wychodzi rok w rok na jesieni po swoje ofiary i przemienia je w węże. Tak, aut, żaden Indianiec po drugiej stronie rzeki za żadne skarby świata nie ubije węża. Bóg jeden wie, co żeś sobie uczyniła dziewczyno, Jakieś tak wytłukła cały pomiot dziecku Iga. On cię dopadnie jak nic, wcześniej czy później, chyba że uda ci się kupić zaklęcie od jakichś indiańskich czarowników. On cię dopadnie, aut, to pewne jak Bóg na niebie. Wynijdzie z nocy i przemienicie w pełzającego, centkowanego węża. Przez całą dalszą podróż Walker powtarzał pełne przerażenia wyrzuty i przepowiednie. Przeszli na drugą stronę rzeki kanadyjskiej w pobliżu Newcastle i niedługo potem napotkali pierwszych prawdziwych Indian wielkich równin, jakich widzieli. Grupę okrytych kocami Indian Wichita, których przywódcy język rozwiązała ofiarowana mu whisky, Nauczył on biednego Walkera rozwlekłego ochronnego zaklęcia przeciwko Igowi, w zamian za ćwierć butelki tegoż inspirującego płynu. Przed końcem tygodnia Davisowie dotarli do wybranego miejsca w kraju Indian Wichita i pospiesznie przystąpili do wytyczania granic i wiosennej orki, zanim jeszcze zaczęli budowę chaty. Okolica była płaska, posępnie wietrzna i skąpa w naturalną roślinność, lecz obiecujące obfite plony pod uprawą. Glebę z rozłożonego czerwonego piaskowca urozmaicały okazjonalne odkrywki granitu, a tu i tam wzdłuż powierzchni ziemi rozciągała się wielka, płaska skała, niczym posadzka będąca dziełem człowieka. Węży czy ewentualnych ich legowisk zdawało się być tam niewiele, także że Odry w końcu namówiła walkera do wybudowania jednoizbowej chaty na rozległej, gładkiej płycie odsłoniętego kamienia. Z taką podłogą i ze sporym kominkiem da się oprzeć najwilgotniejszej pogodzie, choć wkrótce stało się jasne, że wilgoć nie była znamienną cechą tej okolicy a bale przywożono furgonem z najbliższego pasa leśnego, oddalonego o wiele mil w stronę góry Wichita. Walker wybudował swoją chatę o szerokim kominie i prymitywną stodołę z pomocą niektórych z pozostałych osadników, choć najbliższy mieszkał w odległości ponad mili. W zamian wyświadczył swoim pomocnikom podobną przysługę przy ich budowaniu się, tak że pomiędzy nowymi sąsiadami nawiązano wiele przyjacielskich więzów. Nie było żadnego miasta godnego tego miana bliżej niż El Reno, przy torze kolejowym co najmniej 30 mil na północny wschód. I przed upływem wielu tygodni ludzie z tego terenu bardzo się ze sobą zżyli, mimo szerokiego rozproszenia ich siedlisk. Indianie, z których kilku zaczęło się osiedlać na ranczach, byli w większości nieszkodliwi, choć nieco kłótliwi, kiedy rozpalał ich stymulujący płyn który jakoś do nich trafiał mimo wszelkich zakazów rządowych. Spośród wszystkich sąsiadów, za najbardziej pomocnych i sympatycznych, Davisowie uważali Joeego i Sali Comptonów, którzy, tak jak oni, przyciągnęli się tu z Arkansas. Sali nadal żyje, obecnie znana jako babcia Comptonowa, a jej syn Clyde, wówczas Osesek, stał się jedną z najważniejszych osób w stanie. Sali i Audrey często się nawzajem odwiedzały, ich chaty dzieliły bowiem ledwie dwie mile, a podczas długich wiosennych i letnich popołudni wymieniały się wieloma opowieściami ze starego Arkansas i licznymi plotkami z nowej okolicy. Sali okazywała wiele współczucia względem związanej z wiążami słabości Walkera. Ale być może przyczyniła się raczej do pogorszenia niż uzdrowienia równoległej nerwowości, jakiej nabawiła się Odri z powodu jego bezustannych modlitw i przepowiedni dotyczących klątwy iga. Sąsiadka znała niebywałą ilość makabrycznych historii o wężach i wywoływała okropnie silne wrażenie swym znanym majstersztykiem. Opowieścią o człowieku z hrabstwa Scott, który został pogryziony przez całą gromadę grzechotników naraz i tak potwornie spuchł od trucizny, że jego ciało w końcu pękło z trzaskiem. Nie potrzeba dodawać, że Audrey nie powtórzyła tej anegdoty mężowi i błagała komptonów, by nie rozpowiadali jej w okolicy. Trzeba przyznać Joemu i sali, że wysłuchali jej prośby z jak największą starannością. Walker wcześniej zasiał kukurydzę, a w środku lata poprawił swoją sytuację, zbierając piękny plon rodzimej trawy tego regionu. Z pomocą Joe'ego Comptona wykopał studnię, która zapewniała przyzwoite zaopatrzenie w bardzo dobrą wodę, choć planował zbudować później studnię artezyjską. Rzadko wpadał w poważną panikę przed wężami, a ziemię swoją uczynił tak niegościnną dla wijących się gości, jak tylko potrafił. Od czasu do czasu jeździł do skupiska pokrytych słomą, stożkowatych szałasów, stanowiącego główną wioskę Indian Wichita, gdzie rozmawiał długo ze starymi mężczyznami i szamanami o bogu wężu i sposobach uśmierzania jego gniewu. W zamian Załyski zawsze mógł dostać zaklęcie, lecz duża część informacji, jakie uzyskiwał, miała charakter daleki od uspokajającego. Ik był wielkim bogiem. Był złym lekarstwem, nie zapominał. Jesienią jego dzieci były głodne i rozbestwione, więc ich także był głodny i rozbestwiony. Wszystkie plemiona robiły lekarstwo przeciwko igowi, gdy nadchodziły kukurydziane żniwa. Dawały mu trochę kukurydzy i tańczyły w ceremonialnych strojach do dźwięku gwizdka, grzechotki i bębna. Wciąż waliły w bębny, by odpędzić iga i wzywały pomocy tirawy, którego dziećmi są ludzie, tak jak węże są dziećmi iga. Źle się stało, że skłodej wisa zabiła dzieci iga. Niech Davis odmawia zaklęcia wiele razy, kiedy nadejdą kukurydziane żniwa. Ik, to ik. Ik jest wielkim Bogiem. Nim nadeszły kukurydziane żniwa, Walkerowi udało się doprowadzić nerwy żony do opłakanego stanu. Jego modlitwy i zapożyczone zaklęcia stały się utrapieniem, a gdy zaczęły się jesienne obrzędy indian, wiatr zawsze przynosił z oddali bicie tamtamów które przydawało sytuacji złowieszczości. Ciągłe przytłumione dudnienie rozlegające się nad szerokimi, czerwonymi równinami doprowadzało do szału. Dlaczego nigdy nie ustawało? Dzień i noc, tydzień po tygodniu, zawsze rozbrzmiewało w nieznającej wyczerpania sztafecie, tak uporczywe jak pełne czerwonego pyłu wiatry, które je niosły. Audrey nie cierpiała go bardziej niż mąż, on bowiem widział w nim równoważący czynnik ochronny. Walker zbierał swój plon kukurydzy i przygotowywał chatę i stajni na nadchodzącą zimę właśnie z tym poczuciem potężnej, nienamacalnej tarczy przeciwko złu. Jesień była niezwykle ciepła i poza prymitywnym gotowaniem, Davisowie nie znaleźli zbyt wiele zastosowania dla kamiennego kominka zbudowanego przez Walkera z taką troską. Coś z nienaturalności gorących chmur kurzu działało na nerwy wszystkim osadnikom, lecz najbardziej Odry i Walkerowi. Myśli o wiszącej nad nimi wężowej klątwie oraz niesamowity, ustawiczny rytm odległych indiańskich bębnów tworzyły złą kombinację, którą jakkolwiek dodatkowy element dziwaczności musiał uczynić całkowicie nieznośną pomimo tego napięcia po zebraniu plonów odbyło się kilka radosnych zgromadzeń w jednej czy drugiej z chat podtrzymujących naiwnie w nowoczesności te osobliwe obrzędy dożynkowe które są tak samo stare jak samo rolnictwo Lafayette Smith, pochodzący z południowego Missouri, posiadacz chaty jakieś trzy mile na wschód od Walkera, całkiem znośnie grał na skrzypcach, a jego melodie robiły wiele, by świętujący zapomnieli o monotonnym biciu odległych tamtamów. Potem zaczęło się zbliżać Halloween i osadnicy zaplanowali kolejną zabawę. Tym razem, gdybyż tylko o tym wiedzieli, o pochodzeniu starszym nawet od rolnictwa, straszny sabat czarownic pierwotnych praarejczyków, podtrzymywane przez wieki w nocnej czerni tajemnych lasów i nadal czyniący aluzję do bliżej nieokreślonych horrorów pod współczesną maską komedii i lekkości. Halloween miało przypadać w czwartek i sąsiedzi zgodzili się zebrać na swą pierwszą zabawę w chacie Davisów. Właśnie tego dnia, 31 października, skończył się okres ciepła. Poranek był szary i ołowiany i jeszcze przed południem nieustające wiatry, zamiast przypiekać, zaczęły ziębić. Ludzie drżeli tym bardziej, że nie spodziewali się chłodu, a stary pies łokera Davisa, Wilk powlógł się znużonym krokiem do wnętrza chaty na miejsce przy palenisku. Dalekie bębny jednak nadal grzmiały, a biali obywatele nie stracili ochoty na przeprowadzenie zaplanowanych obrzędów. Już o czwartej po południu ku chacie poczęły się zjeżdżać furgony, a wieczorem po pamiętnym barbecue skrzypce Lafayetta Smitha zainspirowały pokaźną grupę do wielkich wyczynów karykaturalnej skoczności w jednej dużej, lecz zatłoczonej izbie. Młodsi oddali się przyjemnym głupstwom właściwym temu momentowi roku, a stary wilk od czasu do czasu wył ze smętną i przejmującą do szpiku kości złowieszczością w reakcji na jakiś szczególnie upiorny dźwięk dobywający się z piskliwych skrzypiec Lafayeta, wynalazku, którego nigdy przedtem nie słyszał. Przeważnie jednak ten skołatany weteran spał pośród zabawy, wyszedł bowiem z wieku aktywnych zainteresowań i żył głównie we własnych snach. Tom i Jenny Rigby przywieźli ze sobą swojego owczarka Koli, Zejka, ale psy się nie zbratały. Zejk zdawał się z jakiegoś powodu dziwnie niespokojny i z zainteresowaniem węszył dookoła przez cały wieczór. Audrey i Walker tworzyli piękną parę tancerzy i babcia Komptonowa nadal lubi przywoływać wrażenia, jakie wzbudził w niej ich taniec tamtego wieczora. Ich zmartwienia zdawały się chwilowo zapomniane, a Walker był zaskakująco schludnie ogolony i elegancko ubrany. Nim wybiła dziesiąta, wszyscy poczuli się zdrowo zmęczeni i goście zaczęli odjeżdżać, rodzina po rodzinie, czemu towarzyszyły niezliczone uściśnięcia rąk i prostolinijne, szczere zapewnienia, jak dobrze każdy się bawił. Tom i Jenny uznali, że dziwne wycie Zejka, gdy szedł za nimi do wozu, dawało wyraz żalowi, że trzeba jechać do domu. Choć Audrey powiedziała, że to pewnie dalekie tamtamy go zdenerwowały, gdyż odległe dudnienie rzeczywiście brzmiało dość upiornie po wesołości wewnątrz chaty. Noc była przejmująco zimna, więc Walker po raz pierwszy umieścił w kominku wielkie bierwiono i obłożył je po bokach popiołem, aby nie wygasło do rana. Stary wilk powlókł się tam, gdzie padał czerwonawy poblask i zapadł w swój zwykły stan nieprzytomności. Odry i Walker, zbyt zmęczeni, by myśleć o zaklęciach czy klątwach, opadli na nieobrobione sosnowe łóżko i zasnęli, nim tani budzik na półce pod kominkiem odmierzył trzy minuty. A z oddali chłodny, nocny wiatr nadal niosł pulsujące, rytmiczne bębnienie. Tutaj doktor MacNeil przerwał i zdjął okulary, jakby rozmycie świata rzeczywistego mogło przydać jasności wizji z przeszłości. Wkrótce przekona się pan, powiedział, że rozeznanie się w tym, co zaszło po odjeździe towarzystwa, nastręczyło mi wiele trudności. Choć były na początku momenty, gdy mogłem się o to pokusić. Po chwili milczenia powrócił do opowieści. Odri miała straszne sny o Jigu, który pokazał jej się w przebraniu szatana, jak jest on przedstawiany na tanich sztychach, które widziała. W rzeczy samej pogrążona była w transie absolutnego koszmaru, z którego nagle się wyrwała, by odkryć, że Walker już nie śpi i siedzi na łóżku. Zdawał się czegoś z uwagą nasłuchiwać, a kiedy zaczęła pytać, co go zbudziło, ucieszył ją. Słuchaj, że out. Nie słyszysz, jak coś gwizdze, brzęczy i szaleści? Jak myślisz, to jesienne świerszcze? Rzeczywiście, w chacie wyraźnie słyszalny był opisany przez niego odgłos. Audrey próbowała go przeanalizować i zafrapował ją pewien element, jednocześnie straszny i znajomy, który krążył tuż poza skrajem jej pamięci. A oprócz tego wszystkiego, budząc ohydną myśl poprzez czarne równiny, na których zaszedł zachmurzony półksiężyc, niosło się nieprzerwane, monotonne bicie odległych tamtamów. Walker, a co jak to... to jest ta klon... klątwa Jiga? Poczuła, że mąż drży. Nie, dziewczyno, zda mi się, że on tak to nie przychodzi... Taki sam u niego kształt jak u człowieka, póki się mu bliżej nie przyjrzeć. Tak powiada wódz, szary orzeł. A to tutaj to jakieś robactwo, co wlazło do chaty z zimnego dworu. Pewnikiem nie świerszcze, ale coś w podobie. Trzeba mi wstać i je wydusić, nim się wszędzie rozlezą albo wlezą do spiżarni. Stał, po omacku sięgnął po latarnię, która wisiała w zasięgu ręki i zagrzechotał blaszanym pudełkiem na zapałki, przygwożdżonym do ściany tuż obok. Odri usiadła na łóżku i patrzyła, jak płomień zapałki rozrasta się w mocny blask latarni. Potem, gdy ich oczy zaczęły widzieć całą izbę, nieheblowane krokwie zatrzęsły się od szału jednoczesnego wrzasku ich obojga. I jako że płaska, skalista podłoga, ujawniona w tej nowej iluminacji, stanowiła jedną kotłującą się, nakrapianą na brązową masę wijących się grzechotników, sunących w stronę ognia i nawet teraz zwracających swe obrzydliwe uby przeciwko porażonej strachem osobie dzierżącej latarnię. Odry widziała to wszystko tylko przez chwilę. Gady były wszelkich rozmiarów, w niezliczonej liczbie i najwyraźniej rozmaitych odmian. W samym momencie, kiedy patrzyła, dwa czy trzy z nich cofnęły swe łby, jakby miały zaatakować jej męża. Sama wtedy nie zemdlała. To upadek łokera na podłogę zgasił latarnie i pogrążył jego żonę w ciemności. On sam nie krzyknął drugi raz. Przerażenie sparaliżowało go i padł jakby rażony cichą strzałą z łuku, nienależącego do śmiertelnika. Odry zdawało się, że cały świat wiruje fantastycznie dookoła, zlewając się z koszmarem, z którego dopiero co się wybudziła. Świadomy ruch jakiegokolwiek rodzaju był niemożliwy, gdyż wola i zmysł rzeczywistości ją opuściły opadła bezwładnie z powrotem na poduszkę, mając nadzieję, że wkrótce się obudzi. Żadne realne poczucie tego, co się stało, przez jakiś czas nie przenikało do jej umysłu. Potem, pomału, zaczęło jej świtać podejrzenie, że tak naprawdę nie śpi, i strząsnęło nią zmagające się połączenie paniki i rozpaczy, wzbudzające w niej pragnienie by krzyczeć mimo wstrzymującego czaru, który odbierał jej głos. Walker właśnie odszedł, a ona nie potrafiła mu pomóc. Umarł od węży, dokładnie tak jak przepowiedziała stara wiedźma, kiedy był małym chłopcem. Biedny wilk też nie mógł pomóc. Prawdopodobnie nawet się nie wybudził ze starczego odrętwienia. A teraz te pełzające stworzenia pewnie szły po nią, wijąc się z każdą chwilą coraz bliżej w ciemności. Być może już teraz owijały się o wokół nóg łóżka i sunęły powoli w górę po szorstkich, wełnianych kocach. Bezwiednie wpełzła pod pościel i zadrżała. To na pewno klątwa Iga. To on posłał swoje potworne dzieci w noc wszystkich świętych, a one najpierw zabrały Łokera. Dlaczego? Czyż on nie był niewinny? Dlaczego nie przyszły od razu po nią? Czyż to nie ona sama zabiła te małe grzechotniki? Potem pomyślała o formie klątwy, o jakiej to opowiadali ci Indianie. Nie miała zginąć, tylko zostać zamieniona w centkowanego węża. Fuh. Miała więc stać się jak te stworzenia, które widziała na podłodze, te stworzenia, które Ig posłał po nią, by wciągnąć ją w swoje szeregi. Próbowała wymamrotać zaklęcie, którego nauczył ją Walker, lecz odkryła, że nie jest w stanie wydobyć z siebie najmniejszego dźwięku. Hałaśliwe tykanie budzika pobrzmiewało głośniej niż doprowadzające do obłędu bicie dalekich tamtamów. Węże się nie spieszyły, czy zamierzały celowo zwlekać, by zagrać jej na nerwach. Od czasu do czasu zdawało jej się, że czuje stały, podstępny nacisk na pościel. Lecz za każdym razem okazywało się, że to tylko automatyczne drgania jej wyczerpanych nerwów. Zegar tykał w ciemności, a w jej myślach powoli zachodziła zmiana. Wężom nie mogło to zajmować tyle czasu. Jednak nie mogły być wysłannikami IGA, tylko zwykłymi grzechotnikami, które gnieździły się pod skałą i które zwabił tutaj ogień. Być może nie przychodziły po nią, może wystarczył im biedny łoker. Gdzie teraz były? Odeszły? Zwinęły się przy ogniu? Nadal pełzały po powalonym ciele swojej ofiary? Zegar tykał, a odległe bębny wciąż pulsowały na myśl o ciele męża leżącym tam, w czarnej jak smoła ciemności, Odry przeszedł dreszcz czysto fizycznej zgrozy. Ta historia sali Compton o mężczyźnie ze schrabstwa Scott. On też został pogryziony przez całe stado grzechodników i co się z nim stało? Jad rozłożył tkanki i wzdoł całe ciało tak, że na koniec napuchnięte pękło okropnie pękło obkropnie z obrzydliwym trzaskiem. Czy to właśnie działo się z Łukerem tam na dole, na skalistej podłodze? Odruchowo poczuła, że od dłuższej chwili nasłuchuje czegoś zbyt strasznego, by nazwać to choćby w myślach. Zegar wciąż tykał, nieco drwiąco, sardonicznie dotrzymując rytmu oddalonemu bębnieniu, niesionemu przez nocny wiatr. Żałowała, że nie jest to zegar wybijający godzinę, tak by mogła wiedzieć, jak długo musi trwać to niesamowite czuwanie. Przeklinała twardość swej natury, która nie pozwoliła jej zemdleć, i zastanawiała się, jaką ulgę mógł w ogóle przynieść świt. Prawdopodobnie zajrzą tu sąsiedzi, bez wątpienia ktoś wpadnie. Czy zastaną ją jeszcze przy zdrowych zmysłach? Czy teraz była jeszcze przy zdrowych zmysłach? Nasłuchując chorobliwie, Odry od razu uświadomiła sobie coś, co musiała sprawdzić z całym wysiłkiem woli, nim mogła w to uwierzyć i już po sprawdzeniu nie wiedziała, czy ma to przyjąć z radością, czy przerażeniem. Odległe bicie indiańskich tamtamów ustało. Zawsze doprowadzało ją do szaleństwa, ale czy Walker nie uważał go za tarczę przed bezimiennym złem spoza świata? Co takiego powtarzał jej szeptem po rozmowach z szarym orłem i szamanami Indian Wichita? Ostatecznie ta nowa i nagła cisza nie przypadła jej do gustu. Było w niej coś złowrogiego. Głośno tykający zegar wydawał się nienormalny w swej nowej samotności. Nareszcie, zdolna do świadomego ruchu, strząsnęła przykrycie z twarzy i spojrzała w ciemności w stronę okna. Po zachodzie księżyca niebo musiało się oczyścić, widziała bowiem kwadratowy otwór wyraźnie odcinający się na tle gwiazd. I wtedy, bez ostrzeżenia, rozległ się ten wstrząsający, nie dający się opisać odgłos. Fuj, ten głuchy, obrzydliwy trzask pękającej skóry i wyciekającego jadu w ciemności. Boże! historia sali ten ohydny smród i ta dręcząca rozdzierająca cisza to było zbyt wiele więzy niemoty się rozerwały i czarna noc rozbrzmiała krzykami czystego niepohamowanego szaleństwa odryj szok nie pozbawił jej świadomości jakże miłosiernie byłoby gdyby jednak to uczynił Pośród ech własnych krzyków Odri nadal widziała przed sobą usiany gwiazdami kwadrat okna i słyszała złowieszcze tykanie tego przerażającego zegara. Czy słyszała coś jeszcze? Czy to kwadratowe okno nadal było idealnym kwadratem? Nie potrafiła ocenić świadectwa własnych zmysłów ani rozróżnić pomiędzy faktem a halucynacją. Nie, to okno nie stanowiło idealnego kwadratu. Coś wdarło się przez jego dolny skraj. A tykanie zegara też nie było jedynym odgłosem w izbie. Bezsprzecznie słyszała ciężki oddech, nie należący ani do niej, ani do biednego wilka. Wilk spał bardzo cicho, a jego sapania, kiedy czuwał, nie dało się z niczym pomylić. Nagle Odri ujrzała na tle gwiazd czarną, demoniczną sylwetkę czegoś antropomorficznego, walujący ogromny zarys gigantycznej głowy i ramion wyciągających się powoli po omacku w jej stronę. — Ach, idź precz, idź precz! — Idź precz, wężowy czorcie! — Idź precz, Jigu! Nie chciałam ich zabijać. Bałam się Ino, że ono się ich wystraszy. Przestań, Igu, przestań! Nie chciałam ukrzywdzić twoich dziecków. Nie chodź ku mnie, nie przemieniaj mnie w centkowanego węża! Lecz na poły bezkształtna głowa i ramiona nadal bardzo cicho pochylały się coraz bliżej łóżka. Naraz w głowie Odri wszystko pękło, i w jednej sekundzie przeistoczyła się ona z kulącego się dziecka w rozsierdzoną furiatkę. Wiedziała, gdzie jest siekiera. Wisiała na ścianie, na jednym z kołków obok latarni. Była w zasięgu ręki, mogła więc ją odnaleźć w ciemności. Nim w jej świadomości pojawiła się jakakolwiek myśl, siekiera leżała w jej rękach, a ona pełzła w stronę nóg łóżka, w stronę potwornej głowy i ramion, które z każdą chwilą zbliżały się po omacku. Gdyby w pomieszczeniu świeciło światło, jej mina nie stanowiłaby przyjemnego widoku. A weź se to, i to, i to, i to! Teraz śmiała się przeraźliwie, a jej chichot stał się bardziej piskliwy, gdy zobaczyła, że światło gwiazd za oknem ustępuje słabej, proroczej bladości nadchodzącego świtu. Doktor MacNeil starł pod z czoła i z powrotem nałożył okulary. Czekałem, aż podejmie opowieść na nowo, a gdy milczał, przemówiłem cicho. Ona przeżyła? Znaleziono ją? Czy kiedykolwiek to wyjaśniono? Lekarz odchrząknął. Tak, przeżyła w pewnym sensie, i sprawę wyjaśniono. Mówiłem panu, że nie było tam czarów, tylko okrutna, żałosna, materialna zgroza. Tego odkrycia dokonała Sally Compton. Przyjechała ona następnego popołudnia do chaty Davisów, by omówić z Audrey zabawę i zauważyła, że z komina nie unosi się dym. To było dziwne. Znowu bardzo się ociepliło, ale Audrey zawsze o tej porze coś gotowała. Ze stajni dobiegały porykiwania zgłodniałych mułów i nie było widać wilka wygrzewającego się zwykle na słońcu w tym samym miejscu przy drzwiach. Ogólnie Sali nie spodobał się wygląd gospodarstwa, także z wielką nieśmiałością i wahaniem zsiadła z konia i zapukała. Nie otrzymała odpowiedzi, ale czekała chwilę, nim ponownie dotknęła prymitywnych drzwi z rozszczepionych bali. Wyglądało na to, że zamek jest otwarty, powoli weszła więc do środka. Następnie, spostrzegając, co się tam znajduje, cofnęła się na chwiejnych nogach, głośno wciągnęła powietrze i chwyciła się o ścieżę, by zachować równowagę. Gdy otworzyła drzwi, wylał się spoza nich straszny fetor, ale nie on ją oszołomił, tylko to, co zobaczyła. W tej pogrążonej w półmroku chacie wydarzyły się bowiem rzeczy potworne, a na podłodze pozostały trzy wstrząsające obiekty wzbudzające grozę i zdumienie patrzącego. W pobliżu wygasłego kominka leżał wielki pies z fioletową, gnijącą tkanką skóry w miejscach odsłoniętych przez świeżb i starość, przy czym cały zezwóg był pęknięty z powodu rozdymającego działania jadu grzechotnika. Zwierzę musiało zostać pogryzione przez prawdziwy legion tych gadów. Na prawo od drzwi leżały porąbane siekierą szczątki tego, co kiedyś było mężczyzną, odzianym w koszulę nocną i z pozostałością roztrzaskanej latarni ściśniętą w jednej ręce. Nie było na nim widać ani jednego śladu ukąszenia. Obok niego leżała zakrwawiona siekiera, niedbale porzucona. A na podłodze wiło się ohydne coś o pustych oczach, coś, co przedtem było kobietą, lecz teraz pozostawało wyłącznie niemą, oszalałą karykaturą. Jedyna czynność jaką to coś potrafiło wykonać, to syczenie, syczenie i syczenie. Do tego czasu zarówno doktor jak i ja ścieraliśmy z czoła zimne krople. Mój gospodarz nalał jakiś płyn z butelki na biurku, upił łyk a mi wręczył drugą szklankę. Mnie było stać jedynie na głupie zasugerowanie drżącym głosem. A więc Walker za pierwszym razem tylko zemdlał. Ocuciły go krzyki, a siekiera dokonała reszty. Zgadza się, głos doktora McNeila brzmiał cicho, ale i tak spotkała go śmierć z powodu węży. To jego strach zadziałał na dwa sposoby – Sprawił, że zemdlał i kazał mu nabijać głowę żony fantastycznymi historiami, które skłoniły ją do ataku, kiedy sądziła, że widzi węża diabła. Zastanawiałem się przez chwilę. No, a sama Odry, czy to nie dziwne, jak zdała się zadziałać na nią klątwa iga? Syk węży musiał odcisnąć na jej umyśle silne piętno. Tak. Początkowo zdarzały się okresy, gdy rozumowała jasno, lecz z czasem stawały się coraz rzadsze. Jej włosy wyrastały z cebulek białe, a potem zaczęły wypadać. Skóra stała się plamista, a kiedy zmarła, przerwałem mu drgnąwszy. Zmarła? W takim razie czym było to to, to coś w suterenie? Magnil mówił poważnym głosem. To jest czymś, co urodziła trzy kwartały później. Było ich więcej, w sumie cztery, z czego dwoje jeszcze gorszych, ale tylko ten jeden przeżył.